Witam wszystkich. Kolejna część, czyli teraz nagrywamy z 5S-a i będziemy robić 6S-a. Jeszcze go nie wyłączyłem. Czyli wyłączamy. Baterię mam na 45% około. Nie udało mi się zbić na tyle, co trzeba. Już wyłączone jest. Sobie wyciągnę kartę SIM, bo będę musiał później to do piątki wsadzić. Pyk. Mamy kartę. Tu nazwę. To sobie tu podłożymy na śrubki. Urządzenie do wyciągania. Dobra, rozpakujmy baterię. Zobaczymy, co jest warta sama bateria. No jasne. Akurat. Nożyk, okej, zapakowane, o, gratis, fajnie, miły gest, dziękuję. Wziąłem od razu uszczelkę, no, chcę, żeby to było w miarę takie szczelne. Jeszcze, papier. Dobra. 1715 mA, tak? Co tutaj mamy w środku? To nas głównie interesuje. ProRipper. Pusto, czyste. Okej, nie wiem, co to jest. No coś to miało być. Przyssawka. Dobra, tu trzymam tą przyssawkę z tego zestawu. Tu trzymam przyssawkę z tego drugiego zestawu. Tu jest troszeczkę jakby grubsza ta guma. To nawet chyba widać po kolorze, że tu jest więcej materiału w tym drugim zestawie. Ostatnio nie mówiłem, ale nie jestem w żaden sposób fundowany przez firmę, choć kasa by się przydała przy tym wszystkim, jak to kosztuje. Ile to jest roboty, żeby o tym wszystkim mówić, ale najpierw ocenimy sobie narzędzia. Co tutaj jest? Są też trzy śrubokręciki i troszeczkę czuć większą jakość. Nie jest jakość, tylko jakość. Już jest coś takiego bardziej konkretnego. Nie ma przelewów z wtryskarki aż tyle. Tutaj te szlice są głębsze i ten sześciokąt jest też taki. Aha, i tu nawet jest narysowany, co to jest za rodzaj śrubokręta. Sięgnę sobie do tamtego zestawu i tutaj to jest też ten pentalup. Widać różnicę. Czyli w narzędziach jest różnica. Odłożę sobie je na razie tu. Tego chyba złamałem w tamtym zestawie. Jest duże piórko, przyssawka. No nie ma małego piórka. Wykorzystam z tamtego. To też tak jakoś jakby też troszeczkę jakby inne. To jest z tamtego zestawu. Nie wiem, które jest lepsze. Ciężko mi powiedzieć, bo jestem laikiem. Prawie że to samo, no. Wyjdzie w praniu. I tak wykorzystam ten, bo mi został jeden. A to sobie zostawię, jak będę może kiedyś w stanie coś lepszego zrobić. Okej, okay, to sobie odłożymy na razie, bo to nie jest nam potrzebne. Przejdźmy do ogniwa. Ogniwo 2 standard 2.14. Tu jakaś data. Made in China. Made in China. To skądś znamy. Nadruk. Jakby nie wiem, czy czasem nie zrobiony przed wysyłką 21.05. Czy wierzyć, czy nie wierzyć? Oto jest pytanie. Zobaczmy, co tutaj widać. Czy coś tutaj w ogóle będzie widać? Zaś odpalimy sobie światełko. Drugie światełko. Zoom.
Myślę, że widać w miarę. No, zastrzeżeń na razie brak. Czy to było używane? Ciężko powiedzieć. Jest jakiś napis na taśmie. Nie chcę to za bardzo odginać, bo to dość sztywne jest. Ale nie widać, żeby to chyba było użytkowane. Jeszcze jakaś oryginalna gąbka. Możliwe, że dobrej jakości to będzie, ale nie oceniajmy zawartość po opakowaniu. Najpierw to trzeba zmierzyć. Ale fajnie, że jest przynajmniej po polsku coś napisane. Mimo, że made in China. Zobaczymy dalej. Okay. Wiemy, z czym będziemy mieli do czynienia. Na razie tak dla bezpieczeństwa to z powrotem tu odłożę. Odłożę tu. Uszczelkę nie chcę zepsuć, to też sobie odłożę. Gratis też sobie odłożę. Dziękuję za gratis. Możliwe, że standard procedura. Teraz według takiej instrukcji PDF, co podesłali, trzeba to lekko podgrzać i złapać sobie później przyssawką jakoś gdzieś tu. Zrobię sobie to najpierw. Najpierw to sobie podgrzeję. Aha, najpierw mnie to podgrzać. Ale od razu zobaczymy, jak to trzyma. Może, że nawet nie będę musiał podgrzewać. Nie. Na pewno będę musiał podgrzewać. Okej, okay. Chodź. Chodź. No, przyssawka jest naprawdę dobra. Czyli przynajmniej będę miał narzędzie na zaś. Podgrzewać będę po prostu suszarką do włosów. Mam nadzieję, że widać. Akurat ten model ma zabezpieczenie termiczne na 57 stopni, co myślę, że nieraz jest cieplej, jak się jedzie w samochodzie i to jest jako nawigacja i do słońca. Dobrze, to prawdopodobnie przyspieszę ten etap i wyciszę z racji, że no, suszarka nie będzie zbytnio miłym dźwiękiem. Troszkę się zagrzało, tylko nieraz to było cieplejsze w trakcie jazdy albo ładowania i korzystania niż to, co się teraz tu dzieje. I teraz podobny numer tutaj gdzieś trzeba się niby wbić. Tylko, że mi tutaj za bardzo nic nie chce wyjść. Tylko jedynie, co mi się nagrzał, to chyba stół. No i to jest dupa. Chyba jest dobrze uszczelnione, bo mi się nic nie chce tutaj za bardzo. Nic mi nie chce za bardzo z tego wyjść. Ajajajajaj. Aha, i to już jest stępę. Okej, dobra. Trzeba to lekko nożykiem zaostrzyć. Ale czuję, że więcej będzie roboty, żeby to otworzyć, niż żeby samą baterię wymienić. Ale wiesz, też to robię pierwszy raz, więc możliwe, że coś robię nie do końca tak, jak powinienem. No i nie idzie. Dobra. Jeszcze raz zobaczę sobie do instrukcji i wracam. Dobra, to minęło naprawdę 15 sekund i wracam do was. Podstawowy błąd. Nie odkręciłem śrubek.
No, tak to jest, jak się chce szybko przed pracą coś zrobić. Później to wychodzi, jak wychodzi. Czyli ciągłem przez przykręcone śrubki. Teraz jeszcze raz ten sam numer. I coś idzie. Tylko, że nie jest to taki efekt, jakbym się spodziewał, ale idzie. Kawałek wyszło. Ale wracam. Wykorzystam sobie te piórko, co było w tamtym zestawie jeszcze, bo może wykorzystamy To piórko jeszcze. Dodatkowo. Czyli tym napieram tu. O, coś się otwiera. Tylko, że jak popuszę, to się coś zamyka. Okej. Chyba było bardzo dobrze uszczelnione to, albo ja naprawdę coś nie do końca tu robię. Znowu sobie podostrzę. Jak się już dostanę pod spód, już powinno być git. Ale to za bardzo mi nie idzie. Jeszcze raz. Dobra, niech złapie sobie. Troszkę wystygło, ale z racji, że już to raz puściło. Teraz te piórko. Dobra, to sobie schowam. Okej, już mi to zaczyna puszczać. Podgrzeję sobie to zaraz jeszcze raz i spróbujemy jeszcze raz. Ciepłe. Okej, jeszcze raz. Tutaj coś się zaczyna otwierać. Tutaj też, ale mi to chyba za mało się otwiera. Jest mała japa, Ale to ja muszę jakoś tutaj to podciągnąć. Ładnie. Tu ciągnąć, jedną ręką ciągnę, a to stawia opór do obudowy. Już nie wiem, czy jakbym nie wziął tę drugą przez sawkę, dał na tył. To się chciało trzymać. W sumie się trzyma. Muszę to dać jeszcze raz bliżej tu. Trzeba pamiętać, że wy nie macie tych narzędzi, co tu ja mam, ale ja już zaczynam kombinować, bo naprawdę mnie to zaczyna frustrować. A to jest niby tylko otworzenie, a nie umiem tego zrobić. Gdzie jest całe dalsze kopanie w tym telefonie? Jak ja tego nawet otworzyć nie umiem. Okej, coś tutaj widzę, że mi się otwiera. Chyba przyssawka też się zrobiła miękka od ciepła. Bo też ciągnę jak głupi. Bo to już jest za grube. Zastanawiam się, że to już jest za grube. Tam nie umie już wejść
pomiędzy te dwa elementy. O. Lepiej. Ile można się męczyć z otworzeniem telefonu? Też niedużo. Spróbuję trochę inaczej. Tu będę trzymał, ale widać, że się naciąga. Powiedzmy mi zostało z tamtego zestawu jeszcze raz ten sam przyrząd, co tu używałem. Ten już nie daje rady. Nie ma jak tutaj tego złapać, żeby to fajnie ciągnąć. To by musiałem pionowo ciągnąć w górę i wtedy to by dało radę, tylko że już jestem cały spocony, bo nie umiem tego otworzyć. Jak wspominałem, nie dziwię się serwisom, że tyle biorą kasy za wymianę baterii. Dobra, tamtego otwierałem pierwszy raz, a tutaj jest pierwszy raz prawdopodobnie z uszczelką. Więc nie daję rady wyciągnąć tego. Albo mam za mało nagrzane. Tutaj mam za mało japy. O, przez chwilę trzymało. Jakby mi się udało o, tu wsadzić gdzieś. Coś. O. Mam. I teraz jechać dalej. Nie chcę jechać metalowymi rzeczami. Coś na pewno uszkodzę. Ale... nie wiem. Albo mam za mało podgrzane, albo te narzędzia są wszystkie już wyrobione. Troszkę poprawię. Żeby tu była taka w miarę szpica. Tu tak samo. A tutaj już praktycznie nie ma szpicy. Znikło. To zrobię bardziej na szpic, żeby tam tylko włożyć. Jeszcze mam czas, bo zaś mój ulubiony tekst. Muszę iść do roboty. Coś tu wsadzić. Wsadzić i spróbować nagrzać. O. Tak. Już prawie. Ręce są całe spocone. Stary system wytrzeć do siebie. Lecimy dalej. Okej. Spróbujemy to zaściągnąć. Już mi ten pierścionek się wbija w palce. To też już nie chcę za bardzo trzymać. Możliwe, żeby musiał odtłuścić ekran. I wtedy by to lepiej trzymało. Tak. Nie. Powiem szczerze, jestem cały już spocony. A jeszcze tego nie udało mi się otworzyć. I się z tym męczę już nie wiem ile, ale dość długo. Jak coś, to później będzie oś czasu i będzie można sobie to pominąć, jak się z tym pierdaczyłem. Bo może komuś się to uda na szczał, jak to się mówi. No, mi się to jeszcze nie udało.
mimo kilkunastu podejść. No ale mam nadzieję, że to się uda, przynajmniej żeby podebrzeć, żeby ten klej już zaczął puszczać. No to prawdopodobnie jutro będę dalej kończył, a chcę to zrobić. Ja to naprawdę chcę zrobić, to nie może być aż takie trudne, no do jasnej, ciasnej. O, trzyma się. Okej. Trzyma się, teraz to podgrzeję. Przynajmniej troszkę podgrzeję. Weźmiemy to, co było w zestawie. Ok, to dalej tutaj spróbujemy wcisnąć, ale to już nie chcę wejść. O, tutaj to tak w miarę wchodzi. O, widzicie to? Siadło. Ok. Teraz tym oto przyrządasem będę jechał tutaj po boku. Ty tam zostań, ty tam zostań. Tu siedź w środku. Mam nadzieję, że nic nie uszkadzam to wciskając tam. O, no, głęboko wlazło, mam nadzieję, że tam nic nie uszkadzam. I tutaj lecę po bokach, trzyma ten, ta uszczelka. Jest sukces. Będę umiał spać spokojnie, bo to pierwszy etap. W instrukcji pisało między 10 chyba, czy 15, a 40 minut. To mi same otworzenie tego trwa pomału 20 minut, więc brawo ja. Okej. Okay. Teraz delikatnie, bo nie wiem, co mnie w środku czeka. Pomału otwieram. Przepraszam, że jakby zoom nie był, bo byłem tak pochłonięty tym, co tu się dzieje, że masakra. I co mamy w środku? Oryginalnego jabłofońskiego, jabłofońską baterię. Tutaj chyba ktoś już był, bo jakieś ślady są pozostawiane. Uszczelka, kocham cię. Tutaj to została ta uszczelka tu, a tu wygiąłem ramkę. Tak, wygiąłem tutaj tą ramkę. Tą boczną. Będę musiał to jakoś... Okej. Nie wiem, czy to widać, co ja robię. Tutaj jest taka rameczka po boku i ja tutaj cisnąłem na hama i to troszeczkę wgniotłem do środka, ale to jest na tyle sprężyste, że myślę, że jak to się zaś zamknie, to będzie git. No ale nauczka, chyba trzeba inaczej niż w instrukcji, czyli będzie trzeba coś wsadzać i jednocześnie grzać. I wtedy będzie git. I chyba tu jest ten najsłabszy moment. I tutaj to wciskać. Tutaj też coś kiedyś było wciskane. Może, że poprzedni raz ktoś jak coś tutaj wciskał, to w tym miejscu. Albo od tego miejsca miałem zacząć. No to w sumie coś było tu pokazane, że chyba tutaj było wciskane. Czyli tutaj nad tym gniazdem trzeba będzie chyba wciskać. Bo tutaj ten plastik, nie wiem, czy będzie to widać. Tu ten plastik jest jakby osłabiony. Czyli źle, że tutaj to robiłem, to trzeba będzie robić tu. Tutaj podważajcie. Tu jest nawet chyba tak to przygotowane, że tutaj nic nie uszkodzi się, jak się będzie tu robić, bo tutaj to z lekcza zdupałem. No tak, to się robi pierwszy raz, to...
Tak to wygląda. Dobra. Zdążę. Odkręcę jeszcze to. Tu odkręcę. Jestem w kam. Okej, już się na mnie nawet wykręciła się. Nie było to zbyt mocno przykręcone. Okej, tak. Widać coś. Coś widać. Dobra, lecę dalej z śrubkami. Staram się nie naciągać tasiemek. To widać aż, że za jakąś tasiemkę ciągnę. Zobaczymy. Pyk, pyk. Powiem, że bardzo podobnie między tym 5SM a 6SM. W sumie jedna generacja to jakieś tam mega przebudowy nie ma. Okay. Tutaj tak samo gąbeczki. Wykorzystamy ten plasticzek. Okay. Jedna wtyczka. Druga wtyczka. I tu chyba o tej strony spróbuję. Trzecia wtyczka. I został tylko klej. A ten klej jest naprawdę mocny. Czyli udało mi się ściągnąć. Chyba nic nie uszkodziłem. Jest oryginalny znak Apple'a. Czyli buda jest raczej od Apple'a, a ekran może był naprawiany albo coś. Nie wiem, dużo syfu tu jest. Będę to starał się jakoś wydziabać. No, chyba nic nie pouszkadzałem. Tak mi się wydaje. Myślę, że w kadrze to widać. Tasiemki są. Syf też jest. Dużo syfu jest. Będę to czyścił. W środku syf też jest. Dużo syfu. Tutaj od góry nie, raczej od dołu nie ma. Gdzieś tutaj od góry musiał się syf dostawać. Nie wiem, którędy, ale któryś się dostawał i nawet są włosy. Nie wiem, czy mi się uda tą pincetą to złapać, ale są włosy. Tak trochę grubo syfu tu naleciał. Dobra, no. Zobaczymy, co to jest warte. Przepraszam, że ciągnę nos, ale jak to widzę, ten syf, to troszkę mi się niesmak włącza, ale no niestety. Takie są realia. Jak się kopię w używanym telefonie. Dobrze, odkręcę sobie teraz to. Okej, są różne długości śrubek, już mówię z góry. Te cztery, co były tu i tu, to są najkrótsze. Teraz odkręciłem. Widzicie, cztery to są te, chyba. To odkręcam. Jedna jest dłuższa, więc lepiej sobie to posortować, bo ja już wiem, że będę musiał zaś kombinować. Okej, co tutaj jest? To nie chcę puścić, chyba jeszcze oryginalne zamknięcie. Blaszeczka odłożymy sobie tu. Nie wiem, czy to widać. Chyba. Okej, mam podzielone. To są do budy, tu są, co były cztery do tej blaszki i tu są dwie, co do tej blaszki. I teraz tak, co jest baterią? To zostawiam, że jest bateria. Korzystamy zaś plastikowy elemencik, bo nie wiem, czy tutaj czasem coś nie narobię. Tam bardziej w kadr. Chyba tutaj nikt jeszcze nie był. Chyba, albo tu. Było bardzo dawno robione. Nie widać, żeby coś tu było robione. Raczej. Okej, tutaj mamy tą magiczny serek.
Tylko ja nie wiem, czy zdążę to zrobić, bo bym musiał się de facto zbierać do roboty. Więc ten etap zostawiamy na jutro. Czyli jutro ciąg dalszy. Start. To do zobaczenia.